Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Razem ze mną, a mam na imię Władysław, biorą udział Łukasz, Ania, Zbyszek. Dlatego, że będziemy studiować Słowo Boże, napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, chcemy Go szczególnie prosić, aby natchnął nasze umysły, nasze serca, abyśmy Go przedstawili tak, jak jest naprawdę. Módlmy się. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, chcę Cię prosić, abyś wypełnił swoją obietnicę, że tam, gdzie dwóch lub trzech się spotyka w Twoim imieniu, tam jesteś pośród nich. Panie, chcemy doświadczyć Twojej obecności. Chcemy Cię poprosić, abyś natchnął nas swoją mądrością i ukazał nam prawdę na temat sabatu. Panie, proszę Cię, abyśmy zrozumieli to, co chcesz nam uświadomić przez dzisiejsze studium. Abyśmy w umiejętny sposób podzielili się tym z naszymi słuchaczami. Panie, proszę, abyśmy byli błogosławieństwem dla siebie i daj nam mocy do pełnienia Twojej woli. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Szanowni Państwo, chcemy studiować kolejny temat, a tytuł jego Chrystus i Szabat. Wiele już powiedzieliśmy w tym kwartale na temat prawa. Mówiliśmy, że jest prawo moralne, wieczne prawo. Mówiliśmy też o tym, że jest prawo ceremonialne, które wskazywało na Chrystusa, na Jego zbawcze czyny. I ono było tak długo aktualne, aż rzeczywistość nie stała się. Były też różne prawa ludzkie. Ale dzisiaj chcemy mówić, albo jeden fragment z tego wiecznego prawa podkreślić, czwarte przykazanie. Prawo w ogóle jako takie zostało dane dla dobra człowieka. I Jezus Chrystus na ten temat się wypowiedział, że to prawo ma służyć człowiekowi dla jego dobra. I w Ewangelii Mateusza, w drugim rozdziale, 27 i 28, są takie piękne słowa. Może Ania przeczyta. Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. Tak. A więc mocno Jezus Chrystus podkreślił, że prawo, w ramach prawa również sabat, a może szczególnie sabat, jest uczyniony dla człowieka, dla jego dobra, dla jego szczęścia, dla wszystkiego, co najlepsze. I w związku z tym chcemy rozważać, chcemy się pytać, że jeżeli chodzi o sabat, jaka jest jego geneza? Od jakiego momentu wywodzi się instytucja sabatu? Bo tak wiele ludzi myśli o tym, że to jest żydowski zwyczaj, czy może jeszcze jakiś inny. Co Pismo Święte, czyli sam Bóg, sam Chrystus mówi na temat genezy sabatu? Myślę, że najlepszym argumentem jest to, co mówi Bóg. I pozwolę zacytować sobie pierwszą Mojżeszową. Ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, które Bóg dokonał w stworzeniu. Tak, a więc w genezie rodzaju ludzkiego, przy stworzeniu, jest powiedziane, że Bóg uczynił, powołał do instytucji sabat. I jakie tam cechy
co ten sabat miał dawać człowiekowi. Że ten dzień jakim był? Co czytaliśmy, co Ania czytała? Że ten dzień co? On był odłączony przede wszystkim. Tak. Poświęcony i pobłogosławiony. Tak. Poświęcony, pobłogosławiony, aby w tym dniu człowiek odpoczął. Odpoczął, oczywiście. Nie chodzi tylko o odpoczynek fizyczny, ale pełny odpoczynek. To dał Bóg dla człowieka. Proszę bardzo. Można, mamy ten opis, jest umieszczony jeszcze przed zaistnieniem grzechu. Jest to o tyle ciekawe, bo on jakby przedstawia, że nie chodzi już to, co później będzie o wiele bardziej potrzebne dla człowieka, kiedy on będzie zmęczony ciężką pracą, ale już nawet przed tym aktem dowiadujemy się, że Pan Bóg błogosławi szczególny dzień. I gdybyśmy się przyjrzeli, na czym mogło polegać to błogosławieństwo, to oczywiście rodzi różne pytania, ale wydaje mi się, że to był czas, gdy później patrzymy na wypowiedzi, czas spotkań z Bogiem. Jest bardzo interesujące, że kiedy w jednym z tekstów późniejszych żyjących w VIII wieku przed Chrystusem prorok Izajasz pisze o nowej ziemi, o nowym niebie, mówi w nowie, ale także w sabaty będą przychodzić dzieci Boże i będą się spotykać z Bogiem. Jeżeli można by powiedzieć, z taką klamrą można by zamknąć to, to jest o tyle ciekawe, że jakby ten czas jest potrzebny nawet bezgrzesznym istotom, aby coś otrzymać od Boga, że Pan Bóg ma cały czas coś do zaoferowania. Tak. I dlatego wspominaliśmy, że prawo moralne, one były od początku dla dobra i szczęścia człowieka. To prawo moralne. Tak. I gdy następnie Bóg spisał to prawo, dał na tablicach kamiennych, to było to prawo, które już wcześniej znali, ale zapisał to, dał na tablicach kamiennych, to co w tym, na tych tablicach kamiennych odnośnie sabatu było napisane? Może warto jeszcze w tym miejscu odnieść się też do tego, o czym Zbyszek wspominał, bo to bardzo, wydaje mi się, też ważny punkt. To jeszcze tylko sobie pozwolę kilka słów powiedzieć, że rzeczywiście Biblia o takiej klamrze daje nam znać, bo te pierwsze 11 rozdziałów Pisma Świętego mówi nie tyle o historii narodu żydowskiego, ile o historii w ogóle ludzkości. Sabat jest obecny także i tutaj, a wcześniej jeszcze, jak już Zbyszek wspomniał, jest historia nawet przed grzechem i sabat też tam jest. I potem on właściwie się przewija przez całą historię ludzkości. Jest to tragiczne, że reformacja, która była przecież ruchem niezwykle szlachetnym i pozytywnym, zaczynała się w pewnym sensie po drodze i były prawdy Boże przyjęte, zaakceptowane, wprowadzone, ale też i były takie, które gdzieś tam zostały i niestety reformacja się zatrzymała. Między innymi właśnie siódmy dzień tygodnia nie gdzieś tam pozostał nieodtworzony. Wciąż się patrzyło na niego jako na coś żydowskiego, chociaż Biblia mówi, że jest to coś więcej. Tak, więc to warto podkreślić, że sabat został ustanowiony raz przed grzechem, w genezie rodzaju ludzkiego, a więc wtedy jeszcze nie było podziału na narody, naród żydowski, izraelski, polski czy jakikolwiek inny. Wtedy sabat był. A więc mówienie, że sabat to jest jakaś żydowska praktyka, że to jest zwyczaj, no, z punktu widzenia biblijnego i nawet logicznego jest to błędne. A jak Bóg później spisał te prawa, które były już wcześniej znane moralne, to co tam powiedział odnośnie w czwartym przykazaniu odnośnie sabatu? Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój sługa, ani twoja córka, ani twój sługa, ani służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest,
a siódmego dnia odpoczął, dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Tak. A więc tu jest podkreślone, że ten dzień, co już mówiliśmy, był poświęcony, pobłogosławiony. Ja, to jest takie proste, banalne, ale pamiętam, jak pewien katecheta chciał dzieciom pokazać, że ten siódmy dzień jest szczególny, że coś tam zostało przekazane, przelane na ten dzień. Postawił 7 szklanek, do każdej wlał wodę, normalną wodę. A do 7 szklanki dolał pewnego soku, czyli zostało do tego 7 dnia coś dodane, coś wlane. W taki prosty, no dla dzieci oczywiście, ale z tego wypływa wielka nauka, wielki dar, że na ten 7 dzień zostało coś szczególnego dodane, przekazane. I to jest wspaniałe. Interesujące jest o tyle, że obok tego czwartego przekazania mamy przekazania nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, które tak naprawdę wszystkie narody świata uważają za uniwersalne i że należy ich przestrzegać. Ale ktoś by powiedział, to po co Pan Bóg o tym mówi? Ale właśnie pomiędzy tymi, co jest jakby przekazane dla wszystkich ludzi, bo przekazanie nie zabijaj, nie cudzołóż i te pozostałe jakby dotyczą całego rodzaju ludzkiego, jakby Pan Bóg umieszczając także w tej całości dodaje właśnie to przekazanie związane z z 7 dniem. I jeszcze tam jest bardzo interesująca myśl, w której jest wymienione, kto ma jakby święcić ten dzień. Proszę zwróćmy uwagę, tam nie tylko domownicy, Izraelici, ale na to zwrócę uwagę, obcy przybysz. Jakby Pan Bóg mówi, to nie jest zarezerwowane tylko dla mojego narodu. To błogosławieństwo jest z tego dnia ma obejmować każdego człowieka, który będzie chciał korzystać z tego. Czyli jeżeli tego prawa nie uznajemy, nie święcimy tego dnia, nie obchodzimy, czyli pozbawiamy się błogosławieństwa, które Bóg przeznaczył na ten dzień. I dlatego jest bardzo ważne, abyśmy ten dzień obchodzili, w właściwy sposób zachowywali, święcili, żeby odbierać to błogosławieństwo. Jeżeli to jest inny dzień, to możemy powiedzieć, że pozbawiamy się tego błogosławieństwa. Aniu, coś jeszcze chciałaś powiedzieć? Tak, właśnie chciałam to tak, odnosząc się do tego przykładu, że kiedy nie zostawiamy pracy, tylko ten dzień traktujemy jak wszystkie inne, to nie dajemy prawa Bogu, żeby wlał ten sok. I wtedy automatycznie, tak jak wujek powiedział, nie otrzymujemy tego błogosławieństwa. Znaczy, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że w uzasadnieniu dlaczego Pan, dając Izraelitom, Pan Bóg nie powołuje się akurat w tym momencie na sam fakt, że coś tam się wydarzyło, tylko bardzo ciekawe jest, gdyż w 6 dni uczynił Pan Bóg, przenosi Pan Bóg uzasadnienie na to, co się wydarzyło na samym początku. Jest pamiątką Boga Stworzyciela, ale także Boga, który obdarza człowieka błogosławieństwami. Gdy popatrzymy, co się działo jakby na początku, to tam mamy same błogosławieństwa. Tak. Kiedy Pan Bóg dokonuje jako Stwórca, czyli Pan Bóg chce przekazać pewną myśl. To, co mam, jest błogosławieństwem, jest szczególnym darem dla rodzaju ludzkiego. Łukasz? Tak, króciutko. Warto wspomnieć jeszcze o tym, że sabat, który jest dany ludziom na wspomnienie, pamiętaj stworzenia, tak? Żebyśmy pamiętali o tym, że Bóg stworzył świat. Kto wierzy w to, że Bóg stworzył świat, powinien obchodzić 7 dzień, bo to jest znak tego, że w to wierzy. Tak. Piąta Księga Mojżeszowa znowu mówi, pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan twój Bóg wyprowadził cię stamtąd, tak? A potem jest napisane, że co? Jest obietnica tego, że będziesz wyzwolony, tak? Czyli wydaje się, że ta klamra się zamyka. Pan Bóg mówi, że sabat jest pewnym znakiem szczególnego obcowania z Bogiem i pomostem między stworzeniem a zbawieniem. Chociaż wielu chrześcijan nie chce jakby tego uznać. Biblia mówi w klarowny sposób. Sabat zapowiada także i odpoczynek. W liście do Hebrajczyków apostoł Paweł o tym pisze. Zapowiada wieczny odpoczynek, ale w tym dobrym znaczeniu, tak? Czyli żywy odpoczynek. Tak?
I jeszcze może warto dodać jeden tekst, który, przepraszam, że go odczytam, ale naprawdę wydaje mi się, że warto też w kontekście tego, dla kogo jest sabat. Prorok Izajasz napisał w 56 rozdziale i tam wiersz 4 i 5, bo tak mówi Pan trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu, wybierają to, w czym mam upodobanie, trzymają się mojego przymierza. Przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki. A tutaj ma na myśli nie tylko swoich cudzoziemców, zaś którzy przystali do Pana, aby służyć i przestrzegać tego sabatu. Tak. Dalej pisze, wprowadzę na moją świętą górę. Czy Pan Bóg mógł się mylić? Tak, wspaniale. Dlatego też podkreślamy to, że sabat jest pamiątką stwórczej mocy Bożej i sabat jest również, wskazuje na zbawienie, które może być darem dla każdego człowieka. Tak myślę, że te nasze rozważania dotyczące, ktoś powie, Starego Testamentu, jakie mają znaczenie, ale pozwalają nam zrozumieć, jak Pan Jezus czytając, bo wtedy Biblia Starego Testamentu była Biblią Pana Jezusa, gdy czytał o sabacie, jakie je mógł odczytywać. Zauważmy, tam nie było żadnych wątpliwości, tam tak wyraźnie z tym dniem łączyły się najlepsze dary, błogosławieństwa. To, co może Pan Bóg najlepszego dać w tym dniu, jakby chciał w szczególny sposób jakby podnieść i ukazać. I później, jak będziemy się przyglądać życiu Pana Jezusa, to zauważymy ciekawą relację, że jakby to jest rozwinięcie tych niby myśli. Pan Jezus pamiętał, ale za chwilę do tego dojdziemy. Tak. I dlatego podkreślamy, że Jezus Chrystus jako Bóg Stwórca, to On stworzył wszystko i to On ustanowił sabat. Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, aby nas zbawić. Czyli jest twórcą i tym, który zbawia. I teraz powstaje pytanie, gdy Jezus Chrystus przybył na naszą ziemię, ten, który ustanowił sabat, ten, który go ustanowił pamiątką stworzenia, czymś, co wskazuje na zbawienie. Jaki był stosunek Jezusa Chrystusa do tego dnia? Przeczytajmy z Ewangelii Łukasza, czwarty rozdział i 16 wiersz. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Tak. Ale, proszę bardzo. Ale zanim może dojdziemy do tego, bo tu już widzimy, Pan Jezus pojawia się w zupełnie innym, środowisko, w które wszedł, było środowiskiem żydowskim, które z jakichś tam przyczyn, jeżeli sobie ich nie wyjaśnimy, bo żeby być to niezrozumiałe, święcił, sobota była szczególnym dniem i nawet obłożona szczególnymi prawami. Prawami, które wręcz, jak później dowiadujemy się, dochodzi do konfliktu między Panem Jezusem a prawowiernymi Żydami czy faryzeuszami. I można postawić pytanie, no jakżeż, no ci chcą święcić i Pan Jezus ma święcić, dlaczego jest konflikt? I warto wyjaśnić sobie, że Stary Testament pokazuje, że w pewnym okresie swojej historii Izrael zapomniał o Bożych przykazaniach, o Bożej niewoli, o tym większość osób może to wie, doprowadziło ich to do niewoli odejścia i niewoli babilońskiej. Po powrocie następuje jakby zrozumienie, że nie chcemy już powracać do pogaństwa, nie chcemy drugiego Babilonu. Zaczęto bardzo wiernie albo tak bardzo skrupulatnie przestrzegać prawa Bożego. I ktoś by powiedział, to jest bardzo dobre. Ale na czym polegało to niebezpieczeństwo i co się stało z sabatem, kiedy Pan Jezus już żyje? Do czego Izraelici doprowadzili w swojej naprawdę walce o zachowanie czegoś dobrego? Ale nieraz ktoś walcząc o dobre może doprowadzić do czegoś niewłaściwego. I teraz rodzi się pytanie, co się stało? Tak. Co się stało, że dochodzi do konfliktu, że Pan Jezus musi coś prostować? Co zostało wykrzywione dotyczące sabatu? No, zostało wykrzywione co? Proszę bardzo. Kwestia tego, czym sabat jest, tak? Czyli do czego został przeznaczony. Tak? Jak Pan Bóg mówi, pamiętaj i żebyś nie pracował, żebyś różnych rzeczy nie robił, to można się zatrzymać na tym i myśleć sobie, no to tak, jeżeli nie pracuję, nie robię, to znaczy, że przestrzegam sabatu. Przecież przekazania są napisane w taki sposób, że to, czego się nie powinno robić,
ma nas skłonić do zrobienia czegoś, co jest pozytywne, prawda? Jeżeli mówi przykładanie nie zabijaj, to jaki jest jego sens? Ożywiaj. Chroń życie. Wzmacniaj życie, nie tylko żeby nie zabijać. I w ten sam sposób, kiedy Pan Bóg mówi nie pracuj, to znaczy, że człowiek ma nagle dużo czasu. To co? To ma go zmarnować? Przespać? No nie. Ma czas na to, żeby mógł go spędzić w radości z Panem Bogiem. Tak. To jest cała jakby ta esencja, tak? A skoro w radości z Panem Bogiem, to czy nie w radości także z drugim człowiekiem? Prawda? I stąd i w tej się jakby pojawia całe błogosławieństwo z sabatu, że Pan Bóg szczególnie w sabat błogosławi, mówiąc, bo ja szczególnie chcę wtedy z wami być. Chcę do was zapukać do drzwi, wejść do was do domu, usiąść z wami dosłownie, zjeść z wami śniadanie, zjeść z wami obiad, porozmawiać z wami, pójść na spacer. To jest taka relacja. W tygodniu nie mamy czasu, wy nie macie, ale dzisiaj tak. Ale Ewangelii nam sprawozdają o ciekawym wydarzeniu. Uczniowie idą przez pole, nagle okazuje się, że zrywają kłosy, jest sobota i jest zarzut. Twoi uczniowie łamią prawo sobotnie. Inny przypadek. Pan Jezus uzdrawia w sobotę. Ty łamiesz prawo, bo tego nie wolno robić, bo jest sabat. Czyli w rozumieniu Żydów doszło do jakiegoś wypaczenia, że do czego zmierzam, że w pewnej chwili w tej swojej jakby ochronie tego prawa stworzono szereg jakby przepisów z tego by wynikało, które z jednej strony miały ustawić, żeby oni nie przekraczali pewnych rzeczy, ale ta drobiazgowość sprawiła, że nagle ludzie nie myśleli o błogosławieństwie, tylko się zastanawiali, co ja mogę zrobić, gdzie ja mogę przekroczyć prawo. Czyli zawężenie zbytnio tego prawa sprawiało, że ludzie stracili wolność tego dnia i stali się zniewoleni. Czy kodeks karny jest po to, żebyśmy ciągle o nim myśleli, żebym tylko przypadkiem czegoś nie ukradł, żebym przypadkiem czegoś nie zrobił? Nie. Kodeks karny jest tam dany po to, żebyśmy jako społeczeństwo mogli normalnie funkcjonować i być szczęśliwi. Prawda? I na tej samej zasadzie prawo Boże i sabat. A ludzie o tym zapominają. Ten fałszywy obraz, już kończąc, sabatu sprawia, że dzisiaj chrześcijanie nie chcą go przestrzegać, bo im się wydaje, że jest to restrykcyjne prawo legalistyczne, twarde z przeszłości. A Biblia mówi o tym, że jest to błogosławieństwo i radość. Tak, dlatego już podkreśliliśmy mocno, że sabat ustanowiony przed grzechem, przy stworzeniu, jest taki piękny, że szóstego dnia został człowiek stworzony. No i od czego rozpoczął? Od sabatu, od spotkania, to co było podkreślone, od spotkania z Bogiem. Odebranie tego błogosławieństwa. Ale powiedzmy jeszcze jedno. No dobrze, niektórzy uważają, że to jakiś żydowski zwyczaj. Nie, myśmy powiedzieli, że od stworzenia, kiedy jeszcze nie było narodów i tak dalej, i tak dalej. Ale takie proste pytanie, czy po śmierci Chrystusa dalej ten sabat był obchodzony? Co Dzieje Apostolskie, co Biblia mówi na temat stosunku sabatu do sabatu jego naśladowców. Jakie życzenie ma? Tam na pewno możemy zacytować z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, 14 rozdział, że Chrystus prosi o co? Zbyszku. Tak, oczywiście tam mamy tą wzmiankę mowę eschatologiczną i tam jest prośba o modlitwę, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą ani w sabat. Tak. Jakby zwrócone jest, wybiegając w przyszłość. Ale chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden tekst, który parę tygodni temu jakby w pewien bardzo żywy sposób przypominał wielu chrześcijanom. Pan Jezus zmartwychwstaje w niedzielę, mamy Wielkanoc, ale zwrócę uwagę, że gdy dokładnie się czyta Ewangelię, a Ewangelia ta została spisana nie bezpośrednio po wydarzeniach, tylko parędziesiąt lat później, zwraca uwagę, tak jakby podkreślając, niewiasty zaprzestały swoich służby wobec ciała Pana Jezusa, bo nastawał sabat i zgodnie z przykazaniem odpoczęły. Po co ta wzmianka, jeżeli to prawo miałoby być jakby unieważnione, usunięte? Nie. Jakby podkreślono, wręcz myślę, że to nieprzypadkowo zostało zawarte, że niewiasty zachowały sabat i odpoczęły zgodnie z przykazaniem, a później przyszły.
Późniejsze wydarzenia opisane w Dziejach Apostolskich pokazują, że tak podobnie postępują uczniowie Pana Jezusa. W dniu sabatnim spotykają się, szukają miejsca spotkań, społeczności z podobnie myślącymi osobami. Tak, no tu przede wszystkim to właśnie chcemy też podkreślić, że sprawozdanie biblijne, nowotestamentalne, i tu szereg wypowiedzi moglibyśmy cytować, może czas nawet nie pozwala wszystkich, jest powiedziane, że w dalszym ciągu chrześcijanie ten sabat zachowywali. Ale apostołowie też. Ale ktoś by mógł zarzucić i powiedzieć tak, bo byli Żydami. Jako Żydzi to musieli. I tutaj mamy, i ktoś powie, a pytanie jest, a czy nie Żydzi, czy chrześcijanie, Żydzi, znaczy pogano chrześcijanie, którzy włączani byli do kościoła, jak wyglądała ich sytuacja i jaki dzień oni przyjmowali. I okazuje się, że świadectwa historyczne pokazują, że w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym wieku chrześcijanie święcili sabat. Tak. Nawet Biblia daje świadectwo, nie będziemy teraz tych fragmentów wszystkich czytać, ale dokładna lektura Dziejów Apostolskich wskazuje, że na zebraniach Żydów byli też poganie. Tak? Nad rzeką się spotykali gdzie? Tak. Gdzie chodzili słuchać apostoła Pawła poganie? No słuchali wtedy, kiedy były zebrania żydowskie i przecież nawet czasami, kiedy Paweł odchodził od Żydów, powiedział już, strącał, prawda, piach, pył ze swoich sandałów, powiedział, ja już z wami nie będę miał nic wspólnego, ale pójdę do tych, którzy mnie słuchają. To gdzie oni słuchali? No tam słuchali. Ale jeszcze może o jednej rzeczy bym powiedział na temat tego tekstu 24 rozdziału Mateusza, 20 rozdział. Tam jest mowa o tym, że ucieczka wasza nie powinna być ani zimą, ani w sabat, żeby się o to modlić. Dwa słowa. Jedno to jest takie, że sabat nie jest w tym miejscu przyrównany do zimy. Tak? Czyli no, zima to jest jakiś tam okres i w związku z tym ktoś mógłby powiedzieć, no sabat to samo co zima. Nie, chodzi o prostą logikę. Jeżeli ktoś ucieka, to już z tego opisu wynika z innych Ewangelii, że ucieka bez wierzchniego okrycia, w panice, szybko, tak? A więc gdyby była zima, to by mu groziła śmierć. To jest na logikę. A czemu ma w sabat się modlić, żeby nie było ucieczki? A no właśnie, przecież mu nic nie grozi. Poza jednym. Poza złamaniem Bożego przekazania. I Chrystus powiedział to, pamiętając o księdze Izajasza w 58 rozdziale, gdzie tam jest nawet napisane dokładnie, żeby tego nie robić, nie podróżować w czas sabatu, że to jest jakby znak szacunku wobec Pana Boga. I Chrystus w tej mowie eschatologicznej, gdzie jest mowa o tym, co będzie aż do końca czasów, powiedział, módlcie się, żebyście uszanowali sabat do końca. Chrześcijanie. Zgoda, to już wynika z tego, że jak już powiedzieliśmy, że przy stworzeniu, kiedy jeszcze nie było takiego czy innego narodu, sabat był dla człowieka cały czas, a kiedy Izraelczycy zaakceptowali to, co w Biblii jest napisane, no wiadomo, że zaakceptowali również zachowanie sabatu. I tak samo to, co też było podkreślone, że teraz ci, którzy byli nie z tego narodu, też zachowywali sabat. Historycznie możemy bardzo łatwo wskazać, kiedy pierwsze zmianki były na temat innego dnia i kiedy formalnie inny dzień, nie sabat, na którym Bóg zlał to szczególne błogosławieństwo, ten inny dzień wszedł. Ale chwała Panu, że zawsze są chrześcijanie, którzy są wierni temu postanowieniu, aby odbierać to błogosławieństwo. Też podkreślamy to, że sabat był dany jako dar dla człowieka, aby był odpoczynkiem, aby był dniem radości. Co Jezus Chrystus, obok tego, że w sabat według zwyczaju, według praktyki, stałej praktyki, że wsabat na nabożeństwo, wstał, aby czytał, że wyjaśniał na temat swojej misji, swojej służby zbawczej, że to wszystko było zapowiedziane. A jak Jezus Chrystus spędzał ten sabat jeszcze w inny sposób. Nie tylko, że był na nabożeństwie. Co Ewangelie nam mówią? Ja mam pewien problem, Łukaszu, w związku z tym, co powiedziałeś. Dlatego, że tam jest
to Izajaszu nie będziesz chodził, nie będziesz podróżował. Ale jak nazwać to, jeżeli Pan Jezus się gdzieś tam przemieszczał? Bo mamy to przecież to sprawozdanie, że w pewnym momencie Pan Jezus spotyka kogoś, kogo uzdrawia, do kogoś się udaje, no i gdzieś tam robi. No Żydzi sobie ograniczyli, że tam była droga sabatowa, że tam 2-3 kilometry mógł przejść, a już więcej nie. Na różne sposoby to rozwiązywano. Nie wiem, czy to miał Pan Bóg na myśli, czy też inną rzecz, mówiąc o niepodróżowaniu w sabat. To może być jakiś temat do dyskusji, ale zauważmy, że w pewnej chwili Pan Jezus podchodzi i jest w świątyni, jest w jakimś miejscu świętym i dostrzega kobietę. I dokonuje nad nią uzdrowienia. Powstaje problem, dlaczego to zrobiłeś w sobotę? A Pan Jezus wtedy odpowiada, no czyż ta córka Abrahama, która cierpiała tyle i tyle lat, nie mogła dostąpić tego błogosławieństwa, kogo ja? No i tutaj możemy wrócić do tego pytania. Co Pan Jezus chciał przekazać przez to uzdrowienie w sabat? Czy tylko chodziło o zniwelowanie, czy jakby, aby Żydzi zrozumieli, czym jest sabat, czy też chciał pokazać jeszcze inne treści? Bo warto nad tym tak się zastanowić. Bo dokonuje Pan Jezus niezwykłych rzeczy, ale dlaczego i korzysta i robi to w sabat, wywołując pewnego rodzaju konsternację? Dlaczego? Tak. Oczywiście. Bo sabat ma być tym błogosławieństwem. No, trudno w takiej sytuacji mówić o błogosławieństwie, o pokoju i tak dalej, o odpocznieniu. Może teraz przejdziemy do tej części, gdzie jest podkreślone, że to jest dla człowieka, dla jego dobra, dla jego szczęścia przekazane. W jakim sensie? Co bardzo często myślimy tak, no odpoczynek, to znaczy nie muszę iść do pracy, nie muszę pewnych czynności, które codziennie wykonuję, może nawet niektóre uciążliwe, na sabat to wszystko odkładam. I to dla wielu ludzi jest odpoczynkiem. Ale w jakim sensie sabat daje mi takie właściwe, powiedziałbym, psychiczne, duchowe odpocznienie, że w ten dniu uświadamiam sobie co? To, cośmy już powiedzieli, że sabat jest pamiątką czego? Stworzenia. Stworzenia. Że to Bóg mnie stworzył i że stwarzając mnie, Bóg wziął za mnie co? Pełną? Odpowiedzialność. Odpowiedzialność. Bóg za mnie wziął pewną odpowiedzialność. I czy to uświadomienie sobie, że jestem dzieckiem Bożym, że jestem przez Niego stworzony, że wziął za mnie pełną odpowiedzialność, czy to nie jest to właściwe odpocznienie? Czy właściwe odpocznienie to jest tylko nic nie czynić albo pewnych rzeczy czynić? Tak samo jak czytaliśmy z Księgi Powtórzonego Prawa, że sabat również wskazuje na co? Mówiliśmy już. Na odkupienie. Na odkupienie. Tak. Myślę, że gdy przyglądamy się, nawet wrócę do tego przypadku, kiedy Pan Jezus dokonuje niezwykłych rzeczy, ten cud jeden czy inne, zauważmy, tu Pan Jezus, chociaż czynił to każdego dnia, ale w sabat jakby się nie powstrzymuje i mówi i zwraca uwagę na te najcięższe przypadki, jakby ludzi najbardziej potrzebujących. I mówi, skoro tu jestem, dlaczego to błogosławieństwo, które jakby chce, Pan Bóg chce zesłać błogosławieństwo i dokonuje cudu. To, co dokonał, był aktem prawie stworzenia, jakby powtórka tego, co na początku, w małej skali, bo oto istota, która miała coś zniszczonego, stało się to nowe. Ona powstała, została tak jakby na nowo stworzona. Kiedy patrzymy, mówimy o odkupieniu, kiedy Pan Jezus spoczywał w grobie? Kiedy odpoczywał? Odpoczywał w sobotę. Można na to powiedzieć, no to bo tak się dziwnie złożyło, ale może nie też, że błogosławieństwo było, jakby Pan Jezus powiedział, to Biblia przekazuje, w śmierci i ofierze Pana Jezusa. Zwracamy uwagę na piątek, zwracamy uwagę na niedzielę, ale w sobotę Pan Jezus odpoczywa, mówiąc, słuchajcie, błogosławieństwo jest w tej śmierci, w tym grobie, tak, w którym ja się znajdowałem, bo ja tam wziąłem wasze winy. Tam zabrałem, tam za nie cierpiałem, nie tylko cierpiałem, ale jakby tam były one ze mną. I znowu mamy przesłanie odkupienia. Znowu mamy sobotę. Tak, czyli to chcemy podkreślić, że to jest naprawdę czas odpocznienia. Kiedy uświadamiam sobie, jeszcze raz możemy podkreślić, że to Bóg mnie stworzył, że Bóg wziął za mnie pełną odpowiedzialność. Uświadamiam sobie, że jestem dzieckiem czyim? Bożym dzieckiem.
To jest to prawdziwe, gdy sobie to uświadamiam, to jest to prawdziwe odpocznienie. A w momencie, gdy dotykają mnie skutki grzechu, no to według powtórzonego prawa, gdzie również sabat jest wspomniany, mówi o zbawieniu. Czy to nie jest wspaniała rzecz? Czy to nie jest dzień na pewno odpocznienia i radości, w którym przypominam sobie, że Bóg mnie stworzył, a gdy straciłem te wszystkie rzeczy, które Bóg mi dał na początku, że gdy uświadamiam sobie, że ten Bóg stanie się człowiekiem i co uczyni? Nowe. Tak, że mnie zbawi, że przyjdzie, że zapłaci cenę, abym ja nie musiał ponosić konsekwencji grzechu. I jak to sobie wszystko jakoś podkreślimy, uświadamiamy, no to widzimy, że ten sabat to jest naprawdę odpoczynek. Nie tylko, że czegoś nie robię, ale również coś on mi mówi o tym, kim jestem i dokąd zmierzam. Jest fragment w Ewangelii Mateusza, 12 tak. rozdziale, jest to jakby taka paralela do Marka, kiedy Pan Jezus na samym końcu powie, Syn Człowieczy jest Panem Sabatu. To samo przesłanie jest niezwykle ważne, dlatego że ono, Ewangelia Mateusza, Łukasza i jak również Marka, właśnie ten fragment wspomina, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kiedy jest tam opisane, dlaczego jest Pan Jezus to powiedział, to mamy tą historię z uczniami, którzy zrywają kłosy. Niektórzy Żydzi, prawowierni twierdzą, że to jest łamanie przykazania, bo czego nie wolno czynić, bo wy tutaj robicie różnego rodzaju żniwa, bo tak to rozszerzyli to prawo i w pewnej chwili Pan Jezus mówi do nich tak. Och, gdybyście byli zrozumieli to, co jest, czyli to, co pragnę. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie potępialibyście niewinnych. Tak. Na to, dlaczego zwracam na ten fragment uwagę? Że niekiedy w sposób ludzki możemy pewne rzeczy uważać, że robimy coś słusznego, świętego, ale tutaj jakby Pan Jezus pokazuje, co jest w istocie najważniejsze. I tu mówi o sabacie. Robią oni coś, co może my byśmy w ogóle dziś nie zwrócili uwagi. Dla niektórych było to już gorszące. Dla nich było to ważne. Ale tutaj Pan Jezus mówi, coś zagubiliście. I zwraca uwagę na potrzebę człowieka i to, co już powiedzieliśmy. Sabat został uczyniony dla człowieka, a nie my do tego. Jakby tu na tym polega, jakby to zrozumienie tego jest bardzo istotne. Tak, tu Jezus Chrystus mówi, że jest Panem sabatu. Czyli jakby przypomina, dlaczego albo jak to jest, że wy chcecie mnie uczyć, jak ten sabat należy obchodzić. Ja go ustanowiłem dla dobra człowieka, dla szczęścia, abyście pamiętali o stworzeniu, żebyście wiedzieli o zbawieniu. To ja to ustanowiłem. Ja jestem Panem tego dnia, dlatego to szczególnie do tych Żydów powiedział, którzy różne prawa i przepisy dodatkowe jeszcze czynili. Że to jest dla człowieka, dla jego dobra. Jeśli można, jest to ważna rzecz, dlatego że właściwie tak naprawdę to w tym się mieści nasze zrozumienie tego, co zrobił Chrystus. Większość chrześcijan świadomych tego, w co wierzą, wydaje mi się, że uważa, że Chrystus stawiając tego typu wyzwania faryzeuszom, uzdrawiając często w sabat, dążył świadomie do tego, żeby obniżyć rangę sabatu, albo znieść jego ważność, albo żeby go pogrzebać. Tak? Wszystkie inne przekazania, przecież jak wiadomo, Jezus bardzo skrupulatnie wypełniał, to zresztą też. I mówił nawet do młodzieńca bogatego, czy przestrzegasz przekazań, prawda? Tymczasem problem polega na tym, że Jezus, jak się popatrzy na to z otwartym umysłem, nie chciał unieważnić sabatu, tylko chciał go wywyższyć jeszcze bardziej, pokazać, jakie jest jego prawdziwe znaczenie. Pokazał, że ludzie nie rozumieją, do czego prowadzi sabat i po co jest im dany i dlatego jest uważany przez nich za ciężar. Dzisiaj jest dokładnie tak samo. Dzisiaj ludzie nie chcą słyszeć o tym często, żeby obchodzić siódmy dzień, bo to jest niewygodne, bo to jest ciężar, bo ludzie w sobotę jeszcze pracują, prawda, wiele innych rzeczy. Albo to jest, łatwiej jest powiedzieć, że jest to jakby przeszłość. Tak? Tymczasem Chrystus cały czas mówi te same słowa. Sabat jest
błogosławieństwem dla ludzkości. No i popatrzmy jeszcze na jedno. Wróćmy teraz do tej pierwotnej myśli, że sabat przypomina, że Bóg jest stwórcą. Bóg jest tym, który stworzył. A jeżeli przez zerwanie łączności z Bogiem, przez grzech, utraciliśmy pewne rzeczy, to co mówi sabat? Że Bóg jest twórcą, czyli co ten Bóg może uczynić? Druga szansa. Że sabat przypomina nam, że Bóg jest twórcą, że wszystko stworzył doskonałe dla dobra człowieka, a jeżeli przez zerwanie łączności z Bogiem te rzeczy utraciliśmy, to o czym nam mówi sabat? Że Bóg w dalszym ciągu jest kim? Stworzycielem. Stworzycielem. I jako stworzyciel, co może uczynić? Możemy nawet przeczytać pewne myśli tutaj. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 wiersz. Co tam jest napisane? Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Tak, że jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Czyli Bóg może nas ponownie na nowo stworzyć, uczynić nowym stworzeniem. Przeczytajmy jeszcze, co jeszcze Bóg czyni. No, z księgi Apokalipsy, niektórzy tą księgę Apokalipsy jakoś tak widzą, bardzo, bardzo tragiczną, złą. Co jest powiedziane? 21 rozdział Apokalipsy, 4 wiersz. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Tak. A więc Bóg Stwórca te wszystkie rzeczy, które są wynikiem grzechu, usunie. Jest powiedziane, nie będzie płaczu, łez. I pierwszy wiersz, co mówi? I widziałem, że co było? Nowe niebo, nowa ziemia, albowiem pierwsze niebo, pierwsza ziemia przeminęły, morza już nie ma. A więc mowa jest, że Bóg stworzył wszystko doskonałe i sabat nam na to wskazuje, że to Bóg jest twórcą, a gdy te rzeczy utraciliśmy przez grzech, przez zerwanie łączności, no to co Słowo Boże mówi? Że będzie nowe niebo, nowa ziemia, stworzona przez kogo? Przez tego samego Stwórcy będzie stworzona nowa ziemia i tam płaczu, łez, śmierci już więcej nie będzie. Ale coś będzie. Tak. Księga Izajasza 66 rozdział mówi dokładnie o tym samym wydarzeniu i czasie takie słowa. To jest Izajasz 66 rozdział i tam od wiersza 22 po 23. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię, żeby nie było wątpliwości, o jakim czasie mówi Izajasz. Tak. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek bez wyjątku. Tak? Wtedy już nie będzie podziału na pogan i na Żydów, tylko będą wszyscy przychodzili, tak? Wszyscy to uznają. Aby mi oddać pokłon, mówi Pan. I ciekawe jest właśnie to, że będzie, że wszystko to przeminie, Chrystus mówi, ale moje słowa nie przeminą. Ten sabat, który jest jednym z 10 przykazań, nie przeminie. I w ten nów, w sabat będziemy się spotykać co do nowiu. Nie możemy być pewni do końca, to jest pewnie raz w miesiącu, może też po to, żeby spożywać owoc z drzewa żywota. Tego nie wiemy. Ale co do sabatu wiemy na pewno. Na nowej ziemi, tam gdzie będzie zbawienie, będziemy wszyscy obchodzić sabat. Tak, czyli możemy powiedzieć, sabat jest od wieczności, od stworzenia, przez cały czas, czego pamiątką był i jest, to podkreślaliśmy. I gdy Bóg Stwórca na nowo wszystko stworzy, będzie nowe niebo, w dalszym ciągu sabat będzie pamiątką kogo? Boga Stwórcy i Boga tego, który nas zbawił. Jak to uświadamiamy sobie, a sabat ma nam do tego dopomóc, to uświadomić sobie, to nie pozostaje nic innego, jak tylko Bogu podziękować, że jest twórcą, że wszystko stworzył doskonale. A jeżeli to utraciliśmy, że ten sam Stwórca raz jeszcze wszystko na nowo stworzy i ten pierwszy świat idealny, doskonały będzie
odtworzony. To wszystko przez Jezusa Chrystusa i na to wszystko wskazuje sabat. Podziękujmy Bogu za to. Zbliżmy się Bogu. Ukochany Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Syna, za Jego śmierć, która była zapowiadana, ale która przyniosła każdemu człowiekowi wybawienie i nadzieję. Ale między innymi drogą do poznania jest dzień, o którym powiedziałeś, pamiętaj, że chcesz w tym dniu nam jakby przypominać, uświadamiać, nauczać nas, bo wtedy mamy więcej czasu na rozmyślania, na zatrzymanie się w tej bieganinie, w tych codziennych zmaganiach życia. I dlatego proszę Cię, Panie, abyśmy umieli ten czas, który w szczególny sposób pobłogosławiłeś, wykorzystywać ku rozwojowi, aby być uczestnikami tego wielkiego spotkania w przyszłości, w każdy sabat. Bo tam nauczymy się Ciebie jeszcze więcej poznawać, ale z drugiej strony myślę, że chcesz nam powiedzieć, że chcesz się dać nam poznać właśnie tutaj na ziemi, przez ten czas sobotni, naszym bliskim, naszym rodzinom, naszym przyjaciołom i abyśmy z tego błogosławieństwa chcieli skorzystać. I dlatego proszę Cię, Panie, obdarz błogosławieństwem tych wszystkich, którzy pragną, szukają, aby doświadczyli mocy tego Twojego dnia i aby Twoje błogosławieństwo mogło spoczyć na każdy człowiek, który idzie i pragnie spotkać Cię i poznać. Przez Pana Jezusa jeszcze raz dziękujemy Ci za ten szczególny czas, który pozwala nam przychodzić do siebie. Amen. Amen. Szanowni Państwo, dziękuję Wam za udział w naszym studium, ale mam przywilej zapowiedzieć, że za tydzień będzie kolejne studium na temat śmierci Chrystusa i prawa. Czy śmierć Chrystusa unieważnia prawo, czy go buduje? Serdecznie zapraszam. Thank you.